myślałem sobie o tym, co mnie uderza w tej dzisiejszej Ewangelii, w tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu, oprócz tego, że pamiętam z takich książeczek do nabożeństwa ryciny bogacza właśnie i Łazarza, bogacza w takiej jamie jakby w ziemi i Łazarza gdzieś na łonie Abrahama, czy tulącego się do Abrahama w niebie. Ale to, co jest właśnie przedziwne w tej przypowieści, którą Jezus mówi dzisiaj do nas w Ewangelii, to jest to, że w tej przypowieści nie ma, byśmy powiedzieli, żadnej uczuć nienawiści czy agresji ani ze strony, może to dziwnie zabrzmi, Abrahama, żadnego resentymentu, ani nad, ze strony bogacza, czy nawet ze strony Łazarza. Bogacz też nie mówi niczego z agresją. Ta przypowieść jakby chciała nas wprowadzić w to, co się dokonuje naprawdę w ludzkim wnętrzu, czyli we wnętrzu każdego z nas w ciągu życia. To, co w ogóle ciekawe, to to, że ta przypowieść o bogaczu i Łazarzu nie ma wprowadzenia. Jezus nie mówi przed tą przypowieścią: posłuchajcie, albo zobaczcie, albo podobnie jest z, jak to niekiedy wprowadza nas w przypowieściach, tylko od razu ewangelista zaczyna przypowieść, że był pewien bogacz, który ubierał się w purpurę, a przed jego bramą leżał pewien owrzodziały żebrak imieniem Łazarz. I to jest jeszcze ciekawe bardzo w tej przypowieści, że chyba to jest jedyna, żeby nie powiedzieć, przynajmniej nieliczna przypowieść, której postać przypowieści ma imię. Postać w przypowieści ma imię Łazarz, o którym się mówi, że to jest od Eleazar, czyli że Bóg pomaga. Że właśnie ta przypowieść ukazuje nam kogoś, kto ma imię. Ten biedak ma imię, a ten bogacz jest bezimienny. To jest bardzo ciekawe i gdybyśmy poszli dalej tym tropem, to moglibyśmy powiedzieć, że ten biedak okazuje się, że żyje jakąś głęboką relacją, a ostatecznie bogacz okazuje się, że nie ma relacji, ponieważ jeśli byśmy spojrzeli na to, co się dzieje w tej przypowieści jakby na dwóch skrzydłach, czyli to życie przed śmiercią, czyli bogacz, który ubiera się w purpurę i bisior, który codziennie ucztuje, i biedak, który leży przed jego drzwiami i którego nieczyste najbardziej zwierzęta, czyli najbardziej pogardliwe, czyli psy, liżą jego rany, jego wrzody, to jest jakby pierwsze skrzydło tej przypowieści. I ona się wyjaśnia dopiero w drugim skrzydle, czyli wyjaśnia się po śmierci. I moglibyśmy, że to po śmierci objawia, co tak naprawdę jest w sercu każdego z nich. Okazuje się, że bogacz nie ma żadnej relacji. Że bogacz nie ma żadnej więzi, która przetrwałaby na wieczność. Moglibyśmy tutaj się zapytać, czy te najsilniejsze więzi, które mamy, te najsilniejsze relacje są relacje, które są potężniejsze niż śmierć. Tu się możemy odwołać do innego fragmentu z Pisma, że bo jak śmierć, potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak szał. Co z tych naszych relacji, które budujemy, może przetrwać śmierć? A co okaże się, że tak naprawdę stanie pustką? Ten po śmierci bogacz, który jest zamknięty w otchłani, jest jakby w zupełnej pustce. I to jest niesamowite w tej przypowieści, że mu nic nie zostaje, mu pustka, i w tej pustce nagle on zaczyna mieć realne spojrzenie na sytuację, ponieważ po pierwsze, on nagle dostrzega Łazarza. Mówi do Abrahama, po pierwsze mówi do Abrahama: ojcze. Nagle dostrzega, że ma relację synowską. Że to, co jest najgłębsze, to jest jego relacja synowska. Mówi: ojcze Abrahamie. I nagle dostrzega Łazarza. Mówi: powiedz, żeby Łazarz palcem swoim zwilżył mi usta, ponieważ cierpię tutaj pragnienie. Właśnie brak relacji to jest jakieś ogromne pragnienie, które cierpi ten bogacz po śmierci. I wreszcie nagle objawia się relacja do całej jego rodziny. Mówi: poślij w takim razie do domu mojego ojca, aby przestrzec moich braci. I wtedy ta końcówka tej przypowieści jest bardzo znacząca. Mówi:
Abraham do tego bogacza. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś ze zmarłych powstał, nie dadzą się przekonać. Jakby, że kluczem, moglibyśmy powiedzieć, do budowania tych relacji, które przetrwają wszystko, i kluczem do tego spojrzenia, które dostrzega to, co przetrwa śmierć i co jest potężniejsze niż śmierć w naszym życiu, jest właśnie słuchanie Jezusa. Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Mamy Jezusa, który do nas mówi, słuchajmy Go, a to, co Jezus będzie do nas mówił, będzie każdemu z nas otwierać oczy na to, co naprawdę jest potężniejsze niż śmierć w życiu każdego z nas. Bo to ubieranie się w bisior, to szukanie codziennej zabawy, to jest jakby wejście w to życie, w którym tak naprawdę śmierć ma ostatnie słowo. A Jezus nieustannie jest tym, który przychodzi i mówi nam, byłem umarły, a oto jestem żyjący. To jest powód, dla którego warto mnie słuchać. I to wydarzenie świętujemy każdej niedzieli. Spróbujmy właśnie tą przypowieść o bogaczu i Łazarzu odczytać w taki sposób. Odczytać z tym pytaniem, do czego Jezus mnie zaprasza w budowaniu, co będzie potężniejsze niż śmierć, niż to wszystko, co jest jakby cieniem śmierci w życiu każdego z nas.